Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Uornews.pl i Zła Ambasada. Dziś z nami osoba, której przedstawiać nie trzeba, ekspert do spraw wojskowości, generał Waldemar Skrzypczak. Witam serdecznie, panie generale. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie generale, mija dokładnie rok od eskalacji wojny na Ukrainie. Jak przez ten rok zmieniło się bezpieczeństwo Polski i jak wyglądają po tym roku polskie siły zbrojne? Żeby mówić o tym, co się zmieniło w Polsce, trzeba spojrzeć na to, co wydarzyło się za wschodnią granicą. Nikt się tej wojny nie spodziewał poza groźbami. Wszyscy wkładali to między kartki i uważali, że wojny nie będzie. Putin zaatakował. Wstrząsnęło to Europą, nami też wstrząsnęło, bo jednak to niebezpieczeństwo rzeczywiście za naszą wschodnią granicą jest duże. Zatem wszystkie państwa Europy, Polska też, podjęły wysiłki takie, które odbudowują ich potencjał militarny. Ponieważ przez wiele, wiele lat w NATO i w Unii Europejskiej państwa, członkowie tych struktur podejmowali wysiłki takie, które polegały na redukcji potencjałów militarnych swoich państw. W związku z tym w tej chwili w obawy przed zagrożeniem, jakie niesie ze sobą wojna, konsekwencje tej wojny za wschodnią granicą, wszyscy podejmują wysiłki, które mają zmierzać ku odbudowie ich potencjałów militarnych. Polska podjęła, rząd polski podjął decyzję o zakupach, które mają charakter historyczny. Nie było takich zakupów nigdy wcześniej. I w tej chwili chyba nie ma państwa w Europie, które by miało porównywalną skalę zakupów. Polska zrobiła duży wysiłek, podjęła takie działania, które zmierzają do odbudowy potencjału głównie wojsk lądowych, a przecież przez wiele lat niewiele robiło się dla przepraszam, polskiej armii i jej unowocześnienia. Mimo deklaracji politycznych wszystkie rządowe ekipy obiecywały wielkie zmiany w armii, czy chodzi o wyposażenie, uzbrojenie, nowe technologie. Nic się nie działo tak de facto lub niewiele się działo. To, co się w tej chwili dzieje, to są decyzje historyczne. Panie generale, w przestrzeni publicznej często pojawia się teza, że przez ten rok polska armia się rozbroiła. Jak to wygląda naprawdę? Czy to bezpieczeństwo zostało wzmocnione, czy wręcz przeciwnie, uszczuplenie sprzętu spowodowało jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski? Znaczy to jest brak znajomości problemu moim zdaniem, jeśli chodzi o atakowanie Polski, że Polska się rozbraja. Polska się nie rozbraja, Polska się ma się zbroi. A to, że przekazujemy sprzęt z lamusa, no to uważam, że to jest jak najbardziej ruch uzasadniony, trzeba to realizować i tego sprzętu się systematycznie pozbywamy. I moim zdaniem te zmiany strukturalne w siłach zbrojnych, chociażby rozwijanie 18. Dywizji, teraz decyzja o rozwinięciu kolejnej dywizji mechanizowanej, pierwszej dywizji, są to dobre ruchy. Ja mówiłem o tym, że polska armia powinna mieć co najmniej 5 dywizji. To się dzieje i ten sprzęt, który będzie, to będzie sprzęt w tych właśnie strukturach nowych, które budują się w ramach wojsk lądowych. To jest potrzebne. Również wschodnia będzie silniejsza, będzie miała potencjał, którego do tej pory nam bardzo brakowało i uważam, że jakiekolwiek dyskusje nad tym, czy jest to zasadnie, zasadne, czy nie, nie mają racji bytu z uwagi na to, że to było od dawna potrzebne, oczekiwane i to się dzieje. To oczywiście wymaga zmian strukturalnych w armii. One będą miały miejsce. To będzie proces rozłożony na lata, ale dobrze, że to się dzieje, bo to są decyzje o znaczeniu historycznym. Panie generale, wspomniał pan właśnie o bezpieczeństwie na wschodnich terenach naszego kraju. Jak wygląda sytuacja z obwodem kaliningradzkim? Wczoraj minister Błaszczak poinformował o wzmocnieniu przejść granicznych z Federacją Rosyjską właśnie w tym rejonie. Czy my możemy czuć jakiekolwiek zagrożenie ze strony Rosjan właśnie w tym tak zwanym przesmyku suwalskim? Z militarnego punktu widzenia nie ma żadnego zagrożenia z uwagi na to, że armia rosyjska jest armią, która jest mocno poturbowana, pobita na polach Ukrainy, jest związana wojną z Ukrainą. Rosjanie potrzebują pilnie nowych formacji na froncie z Ukrainą, ponieważ Ukraina świetnie sobie radzi z armią rosyjską, bije armię rosyjską. W związku z tym Rosjanie nie mają kogo nawet wyprowadzić na to, żeby wykonać uderzenie na któregoś z członków NATO. Tym bardziej, że wojna z NATO w przypadku Rosji to byłaby koniec Rosji, katastrofa dla Rosji. A zatem nikt o tym nawet nie myśli w Moskwie, żeby zaczynać awanturę kolejną, bo mają problem z Ukrainą, którego wyjście z tego problemu rozwiązać nie mogą. I to, co przygotowują w tej chwili, jeśli chodzi o ofensywę rosyjską na Ukrainie, być może to będzie ostatni zryw armii rosyjskiej, bo na więcej Rosji już nie stać.
No właśnie, Rosja. Panie generale, Rosja, Federacja Rosyjska zmienia narrację. Jeszcze rok temu, po 3 dniach konfliktu na Ukrainie, Rosja twierdziła, że zniszczyła ukraińskie lotnictwo, zniszczyła ukraińską obronę powietrzną. Dziś po roku twierdzi, że wojska ukraińskie zagrażają ich wojskom w Naddniestrzu. Jakie my mamy perspektywy tego konfliktu i jak będzie wyglądać sytuacja zarówno Ukraińców, jak i Rosjan? Znaczy Rosjanie mogą się zacząć bać, bo rzeczywiście potencjał armii ukraińskiej rośnie z dnia na dzień. Dostawy sprzętu Zachodu również będą rosły. Widać wyraźnie, że narracja Zachodu się zmienia. To już nie chodzi o sprzęt z Lamusa, a sprzęt nowoczesny dla armii ukraińskiej, który pozwoli rosyjską armię bić skutecznie. I ta narracja, moim zdaniem, Moskwy też jest wynikiem tego, że był Biden w Kijowie, był w Warszawie i w tej chwili i Stany Zjednoczone i Europa już nie ma odwrotu. To była deklaracja, która jest przełomową deklaracją, bo ona pozwoli tą wojnę Ukrainie prowadzić i być może ją wygrać, w co ja wierzę. Naddniestrze, oczywiście problem Naddniestrza trzeba rozwiązać, bo to jest sztuczny twór, których to sztucznych tworów Putin tworzył wiele, chociażby wspomnę Osetia, Karabach i też i Naddniestrze właśnie. Wydaje się, że Naddniestrze zniknie z mapy, przepraszam, świata, ale to jest kwestia czasu i to będą decyzje polityczne. Czekamy na to, że Rosja na tyle osłabnie, że nie będzie mogła podejmować jakichkolwiek działań militarnych, a wydaje się, że ten czas nadchodzi. Panie generale, co nas zatem czeka w niedalekiej przyszłości? Oferta pokojowa państw zachodnich, a może Chin, czy jednak może kontrofensywa wojsk ukraińskich? Znaczy na pewno będzie kontrofensywa. Nie wcześniej jak moim zdaniem latem bieżącego roku, z uwagi na to, że Ukraińcy nie mają takiego potencjału nowoczesnego, żeby móc armię rosyjską rozbijać. Rosjanie na wschodniej Ukrainie będą się przygotować do obrony, będą obronę ryć, kopać i się tam zbroić, żeby nie dopuścić do kontrofensywy, ale bez kontrofensywy nie uda się pewnie przeczyć tego korytarza łączącego Krym z Rosją, a to uważam jest cel zasadniczy. Natomiast wojnę zakończą rozmowy pokojowe, ponieważ Putin zostanie zmuszony przez wielkich graczy tego świata, wielką dwójkę, Chiny i Stany Zjednoczone, do tego, żeby moim zdaniem zawarł pokój. Teraz na jakich warunkach? Na pewno nie na warunkach Putina, a raczej na warunkach Kijowa. Ukraińcom życzymy, żeby pokój jak najszybciej zawitał w ich domach, a moim i Państwa gościem był generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, dziękuję za poświęcony czas, a Państwa zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia mediów społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, spokojnego dnia Panu i Państwu.